Ewangelii według świętego Łukasza. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Bardzo ciekawy komentarz ewangelisty do słów Piotra. Piotr jest kimś, kto pragnie czynić, człowiekiem czynu, działaczem. On nie wytrzymuje napięcia modlitewnego, nie wytrzymuje tej chwili adoracji, która nastąpiła. On widzi, że za dużo się dzieje duchowo i próbuje przed tym uciec w działanie. Ja myślę, że my mamy bardzo podobnie. Czasami jest tak, że kiedy Bóg mówi teraz spotkanie, teraz cisza, teraz intymna relacja, to my wytrzymujemy zaledwie chwilkę, a potem mówimy, nie, muszę jeszcze posprzątać, ugotować, wybudować kościół, założyć rodzinę, mam tyle do zrobienia. Po co? Bóg tu i teraz chce intymności z Tobą. Trwaj, wyczekuj. On przychodzi, by się z Tobą spotkać twarzą w twarz. Przyjdzie dzień, kiedy On poprosi Cię o działanie i wtedy trzeba będzie pójść i działać. Teraz miłość i kontemplacja. Do zobaczenia jutro.